Witam Was kolejny raz w Bornym. Spotykamy się na Lewiźnie, czyli taka zimowe spotkanie wszystkich fanatyków militarnej motoryzacji. Zobaczcie, jaki to jest klimat. Coroczną atrakcją zlotu pojazdów militarnych w Bornym Sulinowie jest po prostu przejazd pojazdami przez tereny poligonowe, tereny leśne. I właśnie posiadając taką wojskową ciężarówkę, możesz w pełni partycypować w czymś takim. Jasne, że jeżdżąc na zloty z kamerą zawsze fajnie się bawię, fajnie nagrywam, wam to wszystko przekazuję. Ale właśnie posiadając pojazd militarny, jesteś w stanie w pełni w tym partycypować. I taki przejazd kolumną 50 ciężarówek wojskowych to jest coś innego niż po prostu przejażdżka ciężarówką w terenie. Bo jeżdżąc samemu, jasne, dobrze się bawię, ale jeżdżąc w kolumnie pojazdów, to jest klimat, którego nie da się podrobić. I właśnie taki zlot pojazdów militarnych jak tutaj, zlot pojazdów militarnych w Bornym Sulinowie ocieka tym klimatem. Pogoda dzisiaj jest taka średnia, jak na zimowe warunki to 11 stopni na plusie i padający deszcz. Tak średnio jest zimowo, bym powiedział, że tak bardziej jest jesiennie. No ale mamy luty. Za to frekwencja dopisała, mimo tej pogody jest bardzo dużo fajnych pojazdów, bardzo dużo ciekawych pojazdów. Bo często na zlotach jest tak, że jest, nie wiem, bardzo duża przewaga na przykład tylko starów i dwa inne pojazdy. A dzisiaj tutaj jest bardzo duża różnorodność pojazdów, co jest fajne. Dzięki temu będziemy mogli wam po prostu pokazać dużo więcej ciekawego sprzętu. Przyjechałeś dzisiaj na zlot pojazdów militarnych do Bornego Sulinowa chyba największą zabawką, jaka jest dzisiaj na zlocie. Co to jest za pojazd? Jest to ciągnik rolniczy kierowiec K700A, produkcji oczywiście wschodniej, rok 89, z silnikiem V8 o pojemności 1486 i o masie własnej 14800. To jest ten sam silnik, który jest w legendarnym Krazie? Silnik jest, można powiedzieć, ten sam. Tylko w tych ciągnikach występowały wersje doładowane fabrycznie. Tutaj w tym egzemplarzu akurat jest zamontowany silnik z Maza, czyli też ten V8 Yamza 238 i przerobiony na moc 400 koni. To jest akurat moja ingerencja, ale to jest ta sama zasada działania, ta sama jednostka. 400 koni, 1 Nm? Jeszcze nie wiem, bo hamownia musi przyjechać. Jak wybierałem się na zlot, zacząłem w poniedziałek montować silnik, skończyłem w czwartek o 22, w piątek przyjechałem na zlot. Ta moc jest jakby w pełni wystarczająca do gabarytu i zadań postawionych przed takim ciągnikiem? Czy czasami jakbyś chciał mieć tego więcej? No właśnie teraz już jest za dużo. Po tej modyfikacji, bo one fabrycznie mają 240 koni. Fabryczny silnik, który tu jest stosowany, to jest, tak jak mówiłem, jednostka Yams 238N. Jest to silnik o mocy 240 koni i w momencie niecałe 1100 Nm. Ja tutaj ten silnik zastąpiłem identyczną jednostką, tylko w innym oznaczeniu, w innym symbolu, w innym sprzęcie. Do tego jeszcze dołożyłem inny wałek rozrządu od jednostki, która generuje 400 koni mocy, bo są takie fabryczne jednostki z taką mocą. Dołożyłem do niego ten wałek, dołożyłem inne końcówki wtryskiwaczy, zostało zamontowane dodatkowo został zamontowany intercooler i dosłownie parę godzin przed zlotem zmontowałem to wszystko tutaj i przyjechałem na zlot. Jakie ma dokładnie parametry mocowe? Ja tutaj celowałem w 400 koni. Ile ma Nm? Nie powiem, czeka mnie hamownia. Czyli przetestowanie przez wałek mocy, odbioru mocy, po prostu jaką moc teraz generuje. Ona dzisiaj nie jest ustalona. U mnie pracuję w gospodarstwie rolnym. Normalnie pracuję w polu, uprawiam nim glebę, orze. Wszystkie takie najcięższe prace, jakie są. Również wykorzystuję go do transportu. Zaczepiam dużą przyczepę i przewożę różne ciężkie ładunki. Z jakimi prędkościami on się potrafi poruszać? 36 na godzinę to jest jego fabryczna prędkość. Jak troszeczkę dołożymy obrotów na silniku, to teraz, tak jak w tym przypadku, mamy 40 na godzinę.
Zawieszenia tutaj za bardzo żadnego nie ma. Tylko opony. Tylko opony. Na jakim ciśnieniu w oponach jeździ się takim pojazdem i jak opona zachowuje się w terenie? Czy ona jakby częściowo odbiera tą pracę zawieszenia, jego braku, czy jak to wygląda? Tutaj mamy ciśnienie 1,5 bara. Takie ciśnienie pozwala na taką w miarę wygodną jazdę i też dobrą pracę w polu po prostu, tak? A tutaj do terenu to powiem szczerze, nie mam zbytnie doświadczenia, jak to się dzieje, ale wszystko odbiera opona, no rzuca w nim niestety, bo on jest sztywny całkowicie, jak to ciągnik rolniczy, większość ciągników. I no trzeba się dobrze trzymać w kabinie. Tu jest opona 700 szerokości, 26 felga, bo tutaj ogólnie to jest rozmiar podany w calach, 28.1x26. Jak duży jest to problem, jak złapie się gumę w takim ciągniku? Ile osób trzeba, żeby ją wymienić? Trzeba wzywać serwis ogumienia, ponieważ odbicie tej opony od felgi to jest bardzo duży problem, a jeżeli chodzi o dętkę, to wymiana dętki, bo są opony dętkowe. I tutaj trzy osoby mają co robić, żeby wyjąć tą dętkę. Tak. Zdarzyło ci się już? Tak, oczywiście. Ja tutaj zmieniałem opony, bo były w strasznie słabym stanie, są wymienione na drugie i nie robiliśmy tego sami. Teoretycznie jest to wykonalne, ale to z pięciu osób trzeba było, łyżki, nie łyżki. Ale firma wulkanizacyjna przekładała takim specjalnym sprzętem właśnie na samochodzie. Zdarzyło ci się zakopać? Zdarzyło mi się. Grząskie prace polowe, mokra wiosna, ciężka beczka z tyłu i siedział aż miło, po osie. W jaki sposób uratować tak ciężki, zbrojony pojazd? Mam drugi taki sam i wyciągamy się jeden drugiego. Nie można dopuścić do sytuacji w moim przypadku, aby po prostu dwa się utopiły, nie? Bo wtedy to już trzeba szukać też podobnej masy ciągnika. Osobiście z pięciu kolegów, którzy właśnie mają takie czynne, pracujące kierowce. Jeden z tych pięciu jedynie tylko pracuje dwoma egzemplarzami, które posiada w polu, a reszta wszystko to są właśnie pasjonaci, którzy trzymają je typowo po zloty, prezentacje i tak dalej. Jeżeli chodzi, zaczynają do samego układu napędowego, mamy tutaj mosty ze zwolnicami, mosty z blokadą automatyczną, która spięta jest non-stop. Przy skręcaniu ta blokada nam się rozłącza, a po to, aby mógł ciągnik skręcić. Skręca to na zasadzie przegubu. Jest to ciągnik łamany, przegubowy. I mamy tutaj przegub z dwoma stworzeniami i siłowniki do skrętu. Siłownik z tej strony, kiedy chcemy skręcić w lewo, przyciąga nam tą stronę i automatycznie na tych stworzniach łamie nam ciągnik. I to generuje właśnie skręt. Generuje to, że rozłączają się te blokady i ciągnik jest w stanie właśnie skręcić w danym kierunku. Układ łamany tak naprawdę jest dużo prostszym układem kierowniczym i wytrzymuje dużo większe obciążenia niż taki klasyczny skręt w danych sprzętach. No i też manewrowość. Wszystkim się wydaje, że wielki, ciężki sprzęt na łamaniu jednak on jest bardziej manewrowny niż takie długie zestawy maszyn czy tam ciągniki, które mają właśnie takiego dosyć duży, długi rozmiar i mają osie skręte z przodu. Mi się nie zdarzyło, żeby most nie wytrzymał, coś się stało, ale zakupując ten ciągnik kupiłem go właśnie z uszkodzonym przednim mostem. Dlatego, że masa tego ciągnika jest rozłożona w ten sposób, że główny jego ciężar wisi tylko właśnie na przednim moście i tył tak naprawdę musi być dociążony drugą maszyną. Ale poprzedni właśnie użytkując go, w ogóle nie załączał tylniego mostu. Tak udało mi się ustawić i całą masę, całą moc, cały moment obrotowy został przeniesiony z silnika na tylko przedni most. I most uszkodzony został, wałek atakujący, no i też koło talerzowe. Kupione części ze złomowiska. Po prostu ludzie wyprzedają te ciągniki, pozbywają się ich, trafiają bardzo często na złom. Ja po prostu wyszukiwałem tych ciągników u siebie w okolicy. Było takich dużo dużych gospodarstw właśnie tych popegeerowskich, które no, stały tam w krzakach, porzucone i tak dalej. Wykupowałem to i w ten sposób organizowałem sobie części. Dostępność nowych części do układu napędowego na ten moment jest no, nieosiągalny, no, wiem z jakich przyczyn, no nie? Układ kierowniczy jest ze wspomaganiem na Orbitrolu. Mamy tutaj, można powiedzieć, półautomatyczną skrzynię biegów, ponieważ są zmieniane półbiegi pod obciążeniem. Czyli mamy przełożenia mechaniczne, dobieramy sobie przełożenie mechaniczne 1, 2 lub wsteczny. Do tego jest reduktor, czyli jeszcze dzielimy na 2. Następnie tą dźwignią z wyhamowania skrzyni biegów przerzucamy na położenie neutralne.
Następnie wciskamy sprzęgło. Sprzęgło tutaj działa na zasadzie zaworu hydraulicznego. Odcinamy po prostu olej na sprzęgła mokre i puszczając pomału sprzęgło, mamy pierwszy półbieg, ciągnik nam płynnie rusza. Następnie bez sprzęgła, bez niczego, przyspieszamy, zwiększając przełożenie w półbiegu. Następnie tutaj mamy dźwignię do tylnej hydrauliki, do podnośnika. Podnośnik o udźwigu 12 ton, jak dobrze pamiętam. Mamy też dołączany tylny napęd, ponieważ przód jest stały, tył jest dołączany. Tak jak mówiłem o tym rozkładzie mas. Praca tym ciągnikiem jest dosyć przyjemna jak dla mnie. Ja bardzo lubię tutaj nim działać, duże hektary, duże powierzchnie. Jeżeli chodzi o uciąg tego sprzętu, jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym jakiejś maszyny rolniczej, którą do niego zapiałem, po prostu nie poradził. Najlepiej radzi sobie, gdy jest no, winiasto sucho, w suchych warunkach terenowych. To jest no, to są, no, nie są warunki terenowe, jeżeli jest sucho. Ale jeżeli chodzi o jakieś błota, bagna czy cokolwiek, robiłem nieraz ciężkie operacje wyciągania sprzętu w lesie przez rzeczki, nierzeczki, przez wszystkie torfowiska, przeprawiałem się nim dosłownie. Aczkolwiek kiedy trafi się na polu bardzo mokre warunki polowe, no to niestety, ale no, te 15 ton niecałe masy zrobi swoje. A w takich warunkach terenowych tutaj jak dzisiaj, podjazdy i takie rzeczy? Jest, powiem skromnie, no nie ma tutaj żadnych barier i przeszkód. Każdy jeden podjazd, każda jedna górka, każdy jeden trawers, co tylko jest, wszystko brałem, nie zawiesił się. Pod wszystko przeszedłem, wszystko wjechałem, jeszcze tutaj też pomagałem, wyciągałem. No tutaj akurat powiem, no nie ma na niego terenu. Ile to pali? No to jest takie pytanie, które nie wiem w jakiej skali to odnieść, czy to do pracy polowej, czy no to... No tak, godzinę pracy na co dzień w pracy na polu. No ja używam w gospodarstwie głównie przeliczenia na hektar, bo tak liczymy my rolnicy właśnie te spalanie. Ile dana maszyna na hektar nam spali. Przy orce, takich najcięższych pracach, przy bardzo suchych warunkach potrafi spalić do 20 litrów na hektar. Przy takich optymalnych warunkach 15 litrów na hektar przy tej orce. Zależy co jest z tyłu zaczepione. Musi być z tyłu mocna maszyna i szeroka maszyna, żeby nie robić nim pustych przejazdów, bo do takiego byka zaczepić coś wąskiego, to tak naprawdę przerobimy przepał, bo tylko jeździsz i paliwo do nieba. Byłbyś w stanie dla widzów to mniej więcej przeliczyć na przykład na godzinę jazdy? 40 litrów. 40 litrów na godzinę. Wstępnie 40 litrów, ale tak naprawdę wstępnie. Czyli to będzie z 200 litrów na 100 km. Nie, no tak to nie. Jak jechałem tutaj... Słuchaj, jeździłem tutaj, już drugi dzień jeżdżę. Przyjechałem 45 km, kilkanaście tutaj godzin pracy. On nie pracuje pod obciążeniem, ja mówię wtedy wszystko w warunkach pod obciążeniem, tak? No to gdzieś spaliłem może około 100 litrów w te dwa dni. No, tak jak było mówione, sztywna konstrukcja, no to nie spodziewaj się luksusu. To wszystko łączy się ze sobą. I pasja, fanaberia i praca w polu. To jest moje narzędzie normalnie do pracy w gospodarstwie. No i też nie powiem, że nie lubię te sprzęty i lubię nimi robić. Jest mroźnie, ale ta ilość pojazdów, ilość uczestników, zobaczcie, każdy uśmiechnięty. Nie ma tutaj nikogo, kto tylko na zwiedzanie, każdy jest zafascynowany. Co potrzebujesz, Jarku? Pierwsza śruba palcami. Widać tutaj ładnie po niej, że no, była luźna i się obracała.
Trasa na Bornę, gazem. Jak ci się jechało? Generalnie bardzo przyjemny jest ten setup. Silnik z BMW sobie świetnie radzi z masą tego pojazdu. No zresztą jakby na papierze on ma dwa razy więcej mocy, dwa razy więcej newtonometrów niż oryginalny. No, newtonometrów to prawie trzy razy więcej, ale skończmy słodzić. Gaz wibruje powyżej 70 km na godzinę. Tak, i to jest jakby problem, bo jakby trasa nam zajęła dużo dłużej niż powinna, ze względu na to, że nie byliśmy w stanie jechać szybciej jak 70 na godzinę poprzez przez wibrację po prostu przedniego wału. Tak, prawdopodobnie to są wibracje przedniego wału, który ma słabe kąty na krzyżakach, bo nigdy nie był projektowany w ogóle do takich prędkości większych niż 60 czy 70 na godzinę. I konstruktorzy jakby założyli, że wał może mieć niepoprawne kąty i będzie też działał. No do małych prędkości tak, ale przy 70 pojawia się wibracja, ona narasta wraz z prędkością, przez co mimo, że mamy fajne bezdętkowe koła, to nadal jakby jest ten problem, że to wibruje i baliśmy się, że po prostu ten gaz zacznie się rozkręcać od wibracji. I jakby obawy były słuszne, bo... Bo się rozkręcił. Znaczy, odkręcił się nam wał łączący skrzynię biegów z reduktorem. Tak, tak zwany wał Ribbentrop-Mołotow. Tak, wał, który był dorobiony po prostu ze skróconego oryginalnego wału gaza i skręcony na oryginalne śruby, więc teoretycznie wszystko powinno tak działać. To, co zostało dorobione, wytrzymało, tylko po prostu śruby się odkręciły. Jak jeździliśmy wczoraj w terenie, to dwie z nich w ogóle strzeliły i pękły i ten wał zaczął tam się obijać. To tak realnie chyba żadna nie siedziała sztywno, co? Tak, no one się wszystkie odkręciły od wibracji, bo na początku wszystko było dobrze, nie? Wszystko było poskładane, tylko odkręciły się od wibracji. To spowodowało to, że po prostu część to wypadała. A gdzieś tam dostały obciążenia w terenie i powyciągało pozostałe. Daj nóż, żebym mógł poskrobać to. W Stanach takie rzeczy się nie dzieją, co? Pewnie, że nie. Może płaski? Odpadające wały, no, najczęstsza usterka stara 2.6. To do przodu. Ale ja mam, ja mam wziąć części do stara, żeby ratować samochód teren wizji? Ale to jest na wodę zbiór. W międzyczasie jak mechanik Jarek naprawia wał napędowy, to pokażę wam, na czym polegały jeszcze problemy wczorajszego dnia. Nadal zbiornik paliwa syfi, układ paliwowy i filterki wstępne mamy. I na trasie takich filterków tak bardzo zawalonych sypem wymieniliśmy 11. Filterki wymienialiśmy co półtorej godziny. Ten układ działa tak, że jak filterek się zapcha i pompa wstępna ma problem pompować paliwo, to komputer widzi brak paliwa i gasi auto. Więc co półtorej godziny musieliśmy stanąć i wymienić filterek. To też wydłużało nam wczorajszą drogę. Także jest to nadal pojazd pełen takich wad wieku dziecięcego. Zeszły weekend miałem przygodę z takim zbiorniczkiem. Całą sobotę i niedzielę go byłem. Szymon, powiedz mi, jak to jest, że te wszystkie zbiorniki od stara to zawsze są takie parszywe? Nie, to nie jest wina zbiornika, tylko paliwa, które tam zalegało 40 lat. Albo znaczy 30. Ten zbiornik kosztował 150 zł, to ja nie będę jakby bardzo narzekał na zbiornik, który był, nie wiem, tańszy niż złom. Nie, nie. Ale... Ale nie zapowietrza ci się BMW-ka? Nie. Bo starą się takie coś zdali. No, i jeszcze nas tych staromaniaków już paru jest i jeszcze żaden nie znalazł sposobu, żeby na sobotę zrobić szczelnie. To są takie choroby wieku dziecięcego, bo ten gaz po swapie silnika jeszcze nie przejechał 3000 km. On ma tam 2000 z hakiem przejechane, także takie rzeczy po prostu wychodzą. I właśnie te wcześniej wibracje, które były też od opon, teraz wibracje, które są nadal od wału, nakładają się na to, że dużo elementów, które było świeżo przykręcane, potrafi się odkręcić. Bo jak śruby były przykręcone 40 lat temu i zardzewiały, to już się nie odkręcą od wibracji. Ale takie świeże rzeczy, jasne, że tak. Także wracając do tematu baku, on stąd musi wylecieć. Jeszcze łudziłem się, że po prostu zostawię jakiś w lepszym stanie taki bak, bo po prostu będzie utrzymywał klimat pojazdu, no ale nie da się tak jeździć. Pojazdem z common railem, który wymaga czystego paliwa, no już nie można iść półśrodki, po prostu trzeba będzie tutaj kupić jakiś taki nowy, nowoczesny bak, taki, który nie będzie rdzewiał, nie będzie się łuszczył, będzie taki po prostu no porządnym bakiem na miarę XXI wieku, a nie na miarę 20 czy tam nie wiem, 19 wieku. Jarku, no. UAZ czy gaz to jest taki bardziej 20 wiek czy jeszcze 19? To jest pierwsza połowa 20. Bo one wszystkie były projektowane na bazie pojazdów powojskowych, głównie amerykańskich po prostu, które Rosjanie gdzieś tam w ramach pomocy braterskiej po II wojnie światowej otrzymały, no, albo zdobyły. Więc to jest taka zbieranina amerykańskich, trochę niemieckich rzeczy i wzbogaconych rosyjską myślą techniczną z pierwszej połowy XX wieku. Czyli kopiowanie technologii odrobinę nieudolne jakościowo, ale z klimatem.
jak mechanik na wyjeździe, to mechanik na wyjeździe. No, jakby jak jeździ starym sprzętem, to tak. Dobrze mieć mechanika ze sobą. A operator, dziennikarz, czyściutkie rączki, uśmiechnięta twarz, suche spodnie, a mechanik swoją robotę dobrze robi. Dziennikarz może tak, a operator... Różnie bywa, ale... 2 hours later. Dzisiaj dla kadrów wyglądam jak wyglądam. Dzisiaj dla kadrów rozdupiłem drona, ale myślę, że było warto. Praca operatora i tyle, to jakby definicja po prostu. Jednak kłamał. Kłamałeś! Ojciec jest hydraulikiem. Po pierwsze jesteś hydraulikiem, a po drugie jednak leżysz pod tym samochodem. Stary, ale ja tylko leżę. Samo leżenie to nie praca. Dużo osób może mi zarzucić, że ja tam nie leżę i powinienem leżeć i przykręcać ten wał. Ale ja wziąłem Jarka na wyjazd w sumie po to, bo jest jakby dobrym kierowcą, mechanikiem. I zna się na tym, co robi. Jakbym ja to przykręcił, to by to znowu odpadło. Wolę jakby te 5 ton, jakby odpowiedzialność za jechanie tym po drodze zaufać osobie, która ma do tego jakiekolwiek kompetencje. Ja od tego umywam rączki. Bardzo silny, przez to tak najwięcej siły temu gazowi daje to, że w oryginale miał bardzo słaby silnik benzynowy i miał bardzo duże przełożenie w moście dostosowane po to, żeby on miał siłę w terenie poruszać się z bardzo słabym silnikiem. A jeżeli teraz mamy w sumie 3 razy więcej koni newtonometrów praktycznie, to z tak dużym przełożeniem w moście on w ogóle nie słabnie i ja mogę jechać na jednej jedynce na wysokich obrotach, na dwójce, niskich obrotach, to jest nieważne, on zawsze ma siłę jechać. Także po prostu bieg się dostosowuje po to, żeby on sobie hamował silnikiem, mieć lepszą kontrolę nad jazdą, ale w takim terenie, który jest trakcyjny, twardy, nie jest to glina, nie jest to torf, radzi sobie super. I ta opona także radzi sobie w takim terenie bardzo fajnie. Byłem nigdy nie czuję, żeby ta opona była zbyt mało agresywna. Jasne, że jakbym wjechał w glinę czy torfy, to tam poradzi sobie w terenie tak naprawdę już tylko jodełka, taka na bardzo niskim ciśnieniu. No ale też sobie trochę nie planuję, to nie jest dla mnie pojazd do upalania. Do upalania mam inne zabawki terenowo, a gaz jest po prostu zabawką do przyjeżdżania na takie zloty pojazdów militarnych jak ten, żeby mieć fajnego kampera, a jednocześnie jakieś zdolności terenowe, no i mieć po prostu fajny, duży pojazd, bo jakby na tych zlotach chyba chodzi o to, że po prostu jesteśmy dziećmi, które bawią się dużymi zabawkami. I im większa, tym fajniejsza. Ogólnie ten joystick, ja się trochę broniłem przed tym joystickiem, bo jakby taki zwykły PRND lewarek jest fajny pod kątem szybkiej zmiany przed tyłu, na przykład w patrolu wolę taki klasyczny PRND, ale joystick tutaj był wybrany dlatego, że po prostu przy odchylanej kabinie łatwiej było to zamontować. I w praktyce wygląda to tak, że on jest bardzo ergonomiczny. I czy to i drive, czy sport, czy manualnie mu sobie zmienimy bieg na wyższy, niższy, wszystko mogę robić. To dosłownie kliknięciem, takim muśnięciem lewarka, więc to jest bardzo wygodne. I nie muszę jakby się tak trochę zastanawiać. PRND, wiadomo, jest takie intuicyjne, że kładziesz rękę i robisz ten ruch i wiesz co robisz. Joystick faktycznie trochę nie, bo on wraca do środkowej pozycji, jest trochę inny, ale jak już przywykniesz do tego rozwiązania tutaj, to jest zdecydowanie super. Tylko trzeba się do tego przestawić, jakby przywyknąć jak to działa i wtedy sprawdza się bardzo dobrze. I w praktyce jazda w terenie z tym joystickiem jest bardzo łatwa, bo on jest taki, no lekko się wszystko klika, bardzo mały ruch. On jest taki, nazwijmy to short shifterem pośród wybieraków do skrzyni automatycznych, tak bym mógł go określić. No i faktycznie po prostu najłatwiej było tu go zamontować. Ktoś może powiedzieć, no ale co jak się zamoczy, bo to jest elektronika. Tutaj to jest 2 metry nad ziemią. Jeśli to by się zamoczyło, to ja wam gwarantuję, że to byłby najmniejszy problem. A jeszcze widzę, że jest tu jakiś dodatkowy wskaźnik od ostatniego filmu. Tak, mamy tutaj obrotomierz. Taki obrotomierz do diesla sportowy. I do czego on się najbardziej przydaje? To hamowanie silnikiem tym pojazdem. Jak gaz nie miał obrotomierza, to trochę nie wiedziałem, czy mogę mu zbić jeszcze jeden bieg w dół, jakie są obroty. Trochę tak ciężko było to określić na dźwięk, bo tutaj dźwięków jest bardzo dużo jeżdżąc tym pojazdem. I obrotomierz właśnie powoduje, że mamy większy taki ogląd na to, jak się tym jeździ w terenie. Obrotomierz jest chyba ważniejszy od prędkościomierza w takim pojeździe, bo ciężarówką i tak się nie jeździ szybko. A obrotomierz daje jakby właśnie takie pole do informacji, czy mogę zmienić ten bieg w terenie, czy nie, czy pod górkę zredukować, czy hamując silnikiem zredukować, co po prostu robić. To on daje taki lepszy ogląd sytuacji. Bardzo fajna modyfikacja, ale nadal jak widzicie, ta kabina jest bardzo surowa, bardzo ascetyczna i jeszcze wymaga sporo jakby pracy, żeby była taka no komfortowa w trasie, ale mamy cup holder z BMW. Także nie tylko silnik z BMW, ale jeszcze cup holder. Największa zmiana
w gazie aktualnie, to są nowe koła. I chyba koła są najważniejszym elementem samochodu. Myślę, że jakby wiesz, ludzkość wynalazła koło, a gdzieś tam później samochód i bez kół ta motoryzacja by w ogóle nie istniała. I gaz aktualnie posiada koła w rozmiarze 315-80-22,5, czyli na feldze takiej bezdętkowej, jak w dzisiejszych nowoczesnych ciężarówkach. Skąd taka decyzja? Oryginalne koła w gazie były to koła w rozmiarze 12R18 na feldze skręcanej, czyli podobne koła jak ma Star 660 pszczółka. I te skręcane felgi z oponami diagonalnymi zwykle są krzywe. Jakby produkcja felg w tych wszystkich krajach komunistycznych była słaba i na tych kołach z większą prędkością bardzo źle się jeździ. One wibrują, podskakują. W terenie skręcane felgi są ok, no bo wiadomo, że łatwiej tą oponę w razie co gdzieś w terenie wymienić, jakby się ją rozwaliło, więc w warunkach takich militarnych jest to dobry aspekt. Oczywiście, jeżeli jest tam opona diagonalna i jest też dętka, to można bardzo nisko schodzić ciśnienia, w takim pojeździe nawet do 1 bara. Są to zalety, które na feldze bezdętkowej są już trochę mniej realne, bo w tym momencie mamy tutaj 7 barów i myślę, że nie chciałbym schodzić poniżej 3 barów na tej oponie, bo bym się bał, że ją zdejmę w terenie. Oczywiście można też tu wsadzić dętkę, ale największa zaleta jest taka, że to koło jest równe, okrągłe, nie bije, nie wibruje, można jechać 90 na godzinę i po prostu zachowuje się kulturalnie. Wybór padł na taką oponę Apollo Endutrax, bo na dokładnie takich samych oponach przejechałem rok temu całą Amerykę, całą Road 66 starym 266, dokładnie dwoma starami 266 na identycznie takim samym zestawie kół. I wtedy stwierdziłem, że to są fajne koła. To są takie koła, które do ciężarówki, która ma jeździć gdzieś dalej, są przyjemne, bo nie męczą w trasie, są ciche, nie biją. Mają wszystko to, czego nie mają właśnie takie terenowe jodełki. Bo wszystkie te hardkorowo terenowe opony do ciężarówek są masakrycznie ciężkie na trasie, męczące. Ciężko jechać więcej niż 60-70 na godzinę, bo ta jodełka wyje, auto podskakuje. A ja tego gaza nie mam po to, żeby to był najdzielniejszy terenowo sprzęt ciężarowy. Bo nie jest. To jest po prostu taka ciężarówka camper na zloty, który ma tylko 4x4, a nie 6x6. Ma ciężki kontener na sobie. Mi nie zależało na największej dzielności terenowej tego pojazdu, tylko w jakiś sposób na czymś takim, żeby było to uniwersalne. I to jest opona taka kostkowa, z takim przeznaczeniem do ciężarówek bardziej budowlanych, czyli takich, które też w teren do pracy wjeżdżają. I w takich warunkach, jak dzisiaj tutaj jeździmy, ta opona sprawdza się świetnie. Nigdzie trakcji mi nie brakowało. Oczywiście w takim terenie, jak ostatnio wkleiłem na glinie gaza, co była hardkorowa wklejka i akcja wyciągania. Amen! Tory były złe, i szyny były złe, i podwozie było złe. Pewnie też tamta opona by sobie nie poradziła. Chociaż w sumie ciężko powiedzieć, ze względu na to, że opony, na który wcześniej był gaz, były już bardzo łyse. Natomiast ta opona jest jakimś takim kompromisem między dzielnością terenową, a po prostu komfortem jazdy w trasie. W oryginale gaz posiadał oponę o rozmiarze 12R18. To jest rozmiar, który jakby tak offroadowcom przeliczyć na cale, to jest 42-calowa opona. I była to opona diagonalna. Tutaj mamy oponę radialną w rozmiarze 315-80-22,5. Jest to opona, która realnie jakby postawić je dwie obok siebie, jest na średnicy 2 cm niższa od tamtej opony. Ale opona radialna, czyli taka, jak je znacie ze swoich samochodów terenowych, ona jakby jest taka kanciasta w kształcie. Opona diagonalna to tak jak w traktorze. I opony diagonalne bardzo się rozpłaszczają na dole, szczególnie na takim ciśnieniu, na którym komfortowo się jeździ, więc teoretycznie jest to opona o 2 cm mniejsza, ale realnie przez to, że ona trochę mniej pracuje na dole, ten samochód aktualnie ma odrobinę więcej prześwitu, więc jest to dobrany rozmiar, bardzo zbliżony do tego, co było w oryginale. Zależało mi na tym, żeby nie przesadzić z rozmiarem koła, bo w sytuacji, w której gaz w oryginale miał 270 Nm, a aktualnie ma ich ponad 700, to nie chciałem zbyt bardzo nadwyrężać układu napędowego, bo nie wiem, gdzie są granice. Już na tym wyjeździe mieliśmy problem, że odkręcił nam się wał napędowy i pękły dwie śruby od wału. Także gdzieś na pewno są te granice wytrzymałości i po prostu nie chciałem przesadzić z rozmiarem tego koła. Tak samo nie chciałem dać zbyt szerokiej opony. Jest to opona o szerokości 315, czyli tak naprawdę taka jak, nie wiem, 35 w patrolu. I ta oryginalna opona też miała 12 cali szerokości. Są to bardzo podobne rozmiary. Dużo szersza opona tutaj, większa, negatywnie by się odbijała na układzie kierowniczym, na wspomaganiu kierownicy, na tym wszystkim. Po prostu przez to, że trochę jesteśmy takimi pionierami w przecieraniu szlaków w tym gazie, sprawdzaniu ile wytrzyma, więcej mocy, inne koła,
to nie chciałem od razu przesadzać z najbardziej hardkorowym rozmiarem, bo po prostu zależało mi na tym, żeby on też w miarę bezawaryjnie jeździł, bo chyba najważniejsze jest to, żeby właściciel pojazdu był uśmiechnięty, to pojazd musi bezawaryjnie jeździć. Także jeszcze raz dziękuję marce Apollo Tires, z którą poznałem się podczas wyprawy do Ameryki. Fajnie, że uwierzyli w ten projekt Gaza 66 Teren Wizji i dostarczyli nam komplet fajnych opon. Naprawdę te opony dobrze się sprawdzają. Ja nie mogę wyrokować, jak ta opona będzie się sprawdzać, nie wiem, na przestrzeni kilometrów, ale na razie, świeżo, pierwsze wrażenia z jazdy gazem na nowych kołach są 300% na plus. Dużo osób pytało się mnie, co to jest na tej przednim kole w gazie, co to jest za wianuszek na pieście. Odpowiadam wam, to jest po prostu stopień do wsiadania, przykręcany do piasty, po to, żeby łatwiej było tutaj postawić nogę i wsiąść do gaza. Wsiadanie do gaza nie jest najwygodniejszą jego cechą i jakbym miał na razie jego największą wadę określić, to chyba właśnie to wsiadanie. No ogólnie, jak widzieliście, to jest trochę karkołomne i naprawdę, jak trzeba dużo razy wsiadać i wysiadać. Dzisiaj na przykład przykręcaliśmy wał napędowy i często wsiadałem i wysiadałem, bo a to go odpalałem, a to coś z skrzyniobiegu ruszałem, a to musiałem klucze podać. To wsiadanie i wysiadanie do tego pojazdu jest niesamowicie źle zaprojektowane, naprawdę. Tak samo wysiadanie. Najlepiej, żeby z niego wysiąść, to jest w ogóle zrobić to, czego się nie powinno. Bo słuchajcie, z ciężarówek nie powinno się wysiadać tyłem do ciężarówki i wyskakiwać, bo można się poślizgnąć, można uderzyć plecami w coś i się połamać. To jest bardzo niebezpieczne, ale wbrew pozorom tak jest gaza najłatwiej. Wysunąć się, pięta tutaj, złapać się i zeskoczyć. Czyli totalnie tak, jak nie powinno się wysiadać z ciężarówek, ale inaczej się nie da. A druga sprawa, system centralnego pompowania kół. Tak, nadal go nie ma. I słuchajcie, chciałbym odpalić ten system centralnego pompowania kół w tym gazie, bo nawet na takich kołach radialnych, bezdętkowych nadal można to zrobić. Może włożę do tej felgi dętkę, zobaczymy jeszcze. Ale chciałbym, żeby ten system centralnego pompowania kół działał, bo jest to jedna z największych zalet technicznie gaza. Tylko mój konkretny egzemplarz ma ten system praktycznie w pełni zdemontowany. Nie mam węży, nie mam zaworów, nie mam butli na powietrze. Gaz nie ma powietrza do hamulców. Gaz hamuje jak osobówka na serwo, na podciśnienie. Także szukam kogoś, kto się zna na tych systemach od A do Z i chciałby się podjąć odbudowy systemu centralnego pompowania kół w moim egzemplarzu Gaza 66. Przy poprzednim filmie prezentacji Gaza 66 sporo osób spytało nas w komentarzach, co to jest na lampie. To urządzenie to jest tak zwana notka, czyli urządzenie służące do jazdy w kolumnie pojazdów w zaciemnieniu przeciwlotniczym. W momencie, gdy zasłonimy to tak, tutaj pod małym kątem spada odrobinę światła, tak troszeczkę, żeby kierowca widział, co jest przed nim. I z tyłu pojazdu także znajdują się takie małe kropeczki, które służą do pozycjonowania pojazdu w kolumnie, żeby kierowca kolejnego pojazdu wiedział, jak jedzie. I to jest taki typowo wojskowy bajer. Odrobinę przysłania tą lampę. Ogólnie w ciągu dnia ta lampa jakby świeci dobrze. Jadąc nocą, realnie w sumie nie wiem, czy ta notka powoduje, że jest źle, czy ten błyśnik jest zardzewiały. Teraz mam na dachu LED bara. W oryginale gaz posiadał, oprócz takiego zimowego kocyka, żaluzję do przesłaniania chłodnicy. My tej żaluzji już niestety nie mamy, bo przed chłodnicą silnika, oryginalną gazowską, znajduje się aktualnie intercooler i chłodnica oleju skrzyni biegów. Jadąc w trasie, gaz ma bardzo dużą chłodnicę. My ją zostawiliśmy, bo baliśmy się, że na przykład będzie taka sytuacja, że silnik M57 się będzie bardzo męczył w ciężarówce, że będzie generował dużo ciepła i przez to ta wielka chłodnica się super sprawdzi. Okazało się, że przez to duże przełożenie w moście, wbrew pozorom, on się jeszcze mniej męczy niż w patrolu i układ chłodzenia gaza jest na tyle wydajny, że jadąc w trasę mieliśmy 70 parę stopni wodę i 37 stopni temperatury oleju skrzyni biegów. Przez co ten gaz był cały czas niedogrzany, nawet ogrzewanie nam słabo działało w trasie. Zasłoniliśmy prawie cały otwór chłodnicy i dzięki temu udało się jechać w trasie między 85 a 92 stopni woda i olej skrzyni biegów doszedł do 55 stopni. Także w takich warunkach zimowych on nie ma w ogóle problemów z termiką. Jak jeździliśmy nim latem, on także nie miał w ogóle problemów z termiką. To jest właśnie to. My bardzo się obawialiśmy, że M57 w aucie ciężarowym się nie sprawdzi, ale przez to, że w oryginale był tutaj silnik, który miał mało wspólnego z jakąkolwiek mocą, sprawdza się to super. W ogóle powiem wam ciekawostkę. Teraz w trasie tutaj, z tych 700 km, spalanie wyszło nam naprawdę 15 litrów. Jadąc głównie w okolicach 70 km na godzinę. Także jest to super fajne spalanie i dzięki temu gaz jest bardzo przyjemną zabawką, jeśli chodzi o ciężarówki. Tak na przykładzie innych ciężarówek wam powiem, mój Star 744 palił powiedzmy 22 litry. Trochę większe ciężarówki palą czasami 30-40 litrów, na przykład Mankat, którym jeździliśmy ostatnio, pali 40 litrów na 100 km, a tutaj 15, czyli jeśli chodzi o jazdę ciężarówką, to jest naprawdę nic.
Cała ta akcja nie mogłaby się oczywiście odbyć bez wsparcia marki TEK2000, która jest partnerem projektu GAZ66M57, oczywiście warsztatu Serca z Bawarii, który zbudował ten samochód, oraz Jarka, który ze mną tutaj dzisiaj przyjechał na zlot. Jarek jest moim przyjacielem, mechanikiem, osobą, która dużo bardziej zna się na kręceniu śrubek niż ja. I właśnie jak cokolwiek się dzisiaj psuło, to zawsze Jarek był taką złotą rączką, która pierwsza się kładła pod gaza i ogarniała. I bardzo, Jarku, za to Ci dziękuję, że to ogarniasz, bo ja ogólnie dużo tak pewniej się czuję, jadąc z kimś, kto ogarnia mechanikę, bo ja na mechanice ciężarówkowej trochę się nie znam i też trochę boję się odkręcać te wszystkie duże śruby, bo mam taką małą obawę, że jak coś źle zrobię, to ten wielotonowy pojazd może kogoś zabić. Także mam takie małe obawy, przez co cieszę się, że mam tutaj ze sobą mechanika, który pomaga mi ogarniać problemy z tym pojazdem. Jakby ktoś mnie zapytał, dlaczego Borne Sulinowo, dlaczego ci wszyscy pasjonaci pojazdów przyjeżdżają właśnie tutaj 2-3 razy do roku, to właśnie chodzi o to, że wszyscy przyjeżdżają. Ta impreza ma taki największy klimat przez to, że chyba każdy, kto ma jakiś fajny militarny pojazd, już kiedyś tu był i tutaj wraca, i po prostu skala tego miejsca, to, że znajduje się tutaj kilkadziesiąt, czasem kilkaset pojazdów, kilka tysięcy uczestników, ludzi pełnych pasji, że jest gdzie pojeździć terenowo, jest fajne miejsce, żeby rozbić się na obozowisko. Będąc tutaj latem, można pojechać nad jezioro na plażing. Będąc zimą, można pojechać morsować. To miejsce jest po prostu przesiąknięte klimatem i chyba nie wyobrażam sobie aktualnie drugiego miejsca w Polsce, które tak bardzo kojarzy mi się z takimi pojazdami, z tym klimatem. Po prostu to miejsce na przestrzeni 100 lat, czy już 20? No, pierwsze zloty pojazdów militarnych tutaj odbywały się, jak jeszcze ja byłem małym dzieckiem. Ja pamiętam, ja to o tym miejscu usłyszałem, oglądając program Legendy PRL-u Patryka Mikiciuka, który zrobił relację właśnie ze zlotu pojazdów militarnych w Bornym Sulinowie i wtedy dowiedziałem się o istnieniu tego miejsca. No ja byłem wtedy w podstawówce i wtedy już to był wielki, znany zlot, taki znany naprawdę na skalę europejską, jak nie światową. I to miejsce po prostu na przestrzeni tych lat tak bardzo nasiąkło tym klimatem, że to można tak wyciskać jak taką szmatę do podłogi z klimatu i ten klimat będzie się lał bez końca. Boguszu w Gorce? 12-14 lipca tego roku? Na Dolnym Śląsku. Gdzie? Zabawa dla wszystkich ciężarówek terenowych, wszystkich samochodów, pojazdów, powyżej 3,5 tony, które mają napęd, które robią w terenie, które sobie radzą w terenie. Zabytkowych i nowoczesnych, dla wszystkich. Każdy tam znajdzie coś dla siebie. Będą tak trasy ustawione, że samochód bez wspomagania kierownicy da sobie radę i ktoś, kto ma bardzo dużą moc, też będzie musiał powalczyć, żeby pokazać, że daje radę. Na imprezie będziecie mogli wygrać samochód ciężarowy marki Star. Jest to samochód podarowany od naszego sponsora i ten pojazd właśnie będzie do wygrania. O szczegółach dowiecie się wkrótce. Nie tylko Stara będzie można wygrać, będzie można też wygrać opony od Apollo, będzie można wygrać narzędzia, będzie można wygrać karty paliwowe, będzie bardzo dużo fajnych nagród, bo wszyscy w Polsce są spragnieni offroadu ciężarówkowego. Bo czegoś takiego nie ma u nas, a każdy chciałby to zobaczyć i sprawia to na pewno wiele, wiele radości dla nas jako uczestników i dla widzów, którzy na pewno są głodni tego, żeby to u nas w Polsce zobaczyć. Widzowie to jedno, ale jeszcze właściciele samochodów. Ktoś ma duży ciężarowy samochód w terenie, boi się nim pojechać, bo kto go wyciągnie?
traktory się przewracają, różne rzeczy się wydarzają, jak z ciężarówką się wjedzie w teren, a tutaj będzie nas dużo, będzie dużo samochodów, pomożemy. Będzie można pomóc, wyciągnąć, poratować się, porozmawiać o fajnych rzeczach, spotkać się i zintegrować. Na tym nam zależy. No i zobaczycie też replikę Stara i replikę Jelcza i może nawet z oryginalnego Dakarowego Stara. I jeszcze mamy parę niespodzianek, bo budzimy legendę, czyli będą auta, które kiedyś w Polsce jeździły i robiły robotę w rajdach terenowych i które się ścigały w różnych fajnych konkurencjach. W Polsce kiedyś, dawno, dawno temu, zanim jeszcze się urodziłem, były organizowane rajdy Jelcza. Czy wasza impreza ma cokolwiek wspólnego z tym duchem starych rajdów ciężarówkowych w Polsce? To właśnie chcę powiedzieć, że ci kierowcy tam będą. Będą, znowu przyjadą i znowu wsiądą za maszyny i za kierownicę i będą się ścigać między sobą. Czyli to jest wszystko, budzimy legendę, żeby ukierunkować właśnie w związku z tym rajdem Jelcza. Będzie grubo, zobaczycie, że będzie nowego, grubo. Żeby była fajna atrakcja i dla nas, i dla was. Żeby się każdy dobrze bawił i znalazł coś dla siebie. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku Star Rally Poland. Tam wszystko będzie jasne. Będziecie mogli wygrać fajne nagrody, ale to wszystko na naszym Facebooku. Zapraszamy was tam, wszystkiego się dowiecie i wszystko będzie super. Śledźcie, obserwujcie, pozdrawiamy, hej. Star 266 w teren wizji. Znowu. Dlaczego? Dlatego, że to najlepszy, tak mówią przynajmniej, że to najlepszy polski samochód. Dlatego, że rodzenie w standardzie ma do 1,80 m. W standardzie ma wyciągarkę mechaniczną. I przejechał jako jedyny polski samochód rajd Paryż-Dakar. Tylko został dyskwalifikowany. Za limit czasu, ale jechali pierwszy raz. Nie możesz ze mną dyskutować ten temat, bo film będzie trwał za długo. Generalnie maszyna, tak jak widać, jest piękna, jest fajna. A historia to jest taka, że każdy z nas bawi się w offroad. Ja tam ponad 20 lat bawię się w offroad, ale w którymś momencie doszliśmy do takiej sytuacji, że zawsze koło za małe, silnik za słaby. Ściana, przestaje cię to kręcić, przestaje cię to bawić. I wtedy wpadłem na pomysł, że Star 266 jako najlepszy polski samochód terenowy, ciężarowy będzie moją nową zabawką. Zacząłem od samochodu z paką z tyłu, takiego a la campera. Pojechałem nim na poligon, bo myślałem, że jest najlepszy, jest wspaniały i będzie robił różne rzeczy. No i wtedy zaczęła się moja przygoda z modyfikacjami, przeróbkami, poprawianiem, żeby było jeszcze lepiej. Wiele nie trzeba robić, żeby Star cieszył. Potem zacząłem kupować następne stary, bo chciałem mieć inne. I w którymś momencie doszedłem do takiej kolekcji, że już nie wiedziałem, którym mogę jechać, a przy każdym zawsze było coś do zrobienia. Więc w którymś momencie doszedłem do wniosku, że muszę mieć jednego stara, który będzie do wszystkiego. I taki jest plan i to jest ten projekt. Star do wszystkiego. Czyli auto, którym można coś tam popracować, można na niego wrzucić kontener i pojechać gdzieś tam pokamperować. No i zrzucić kontener i można pobawić się w terenie. Star jak nie jeździ, jak stoi, to się psuje, dlatego plan jest taki, że przynajmniej raz w tygodniu trzeba go odpalić i coś z nim zrobić. Jak jest po co, to jest jeszcze lepiej. Tak naprawdę ja z racji tego, że już od tych paru lat jestem tym staromaniakiem i bawię się w to, troszeczkę wszedłem po tych szczeblach staromaniactwa wyżej, jakby też interesuję się, jeżdżę na zloty do Starachowic, legenda stara, gdzie poznaję inżynierów i ludzi, którzy to tworzyli i tak naprawdę chcę też, żeby ten samochód był jak najbardziej przypominający oryginał. Tutaj jest oryginalna paka ze starów, które były, tylko dźwig jest nieoryginalny, a malowanie jest wzorowane na
malowaniu samochodów, które były wysyłane do Angolii i do Jemenu, do Afryki. Zresztą po upadku FSC i przejęciu przez koncern Mana, nowe Many nie dawały rady w Angolii, te kontrakty się pokończyły, produkowane przez Starachowice, a te stare cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i chcieli je kupować tam daleko w afrykańskim kontynencie. Koła to jest temat rzeka i generalnie przeróbki w tym samochodzie to jest, tak jak powiedziałem, wynikający już z doświadczenia i przejechanych kilometrów, bo ja starym tak rekreacyjnie dla zabawy zrobiłem już parę ładnych tysięcy kilometrów po całej Polsce jeżdżąc. I to jest cały czas eksperyment tak naprawdę. Cały ten samochód jest troszeczkę eksperymentem i zabawą tym wszystkim, tak? Bo to musi się to kręcić, musi się tym bawić. I ja tak robię, że no, coś tam pomotałem w tym samochodzie. Stwierdziłem, że opona jodełka jest już tematem bardzo starym i słabym i niedziałającym, więc trzeba było coś innego wykombinować. To jest mimo wszystko bardziej samochód terenowy niż szosowy, więc chciałem, żeby ta opona była z takim bieżnikiem agresywnym. I powiem szczerze, to chyba był dobry pomysł, bo opona robi robotę i ten samochód naprawdę daje radę. To jest opona Michelin, tą XZXZL 395-85-20. Ona jest mniej więcej tyle wyższa od standardu, czyli tych dwunastek i pewnie z tyle szersza. Generalnie auto to był wóz strażacki, który tak naprawdę uratowałem przed palnikiem. W związku z tym, że miałem tych samochodów kilka projektów, które były w tym aucie, w tych autach moich, to ten samochód pół roku stał u mnie na podwórku po uratowaniu przed palnikiem i nawet nie wiedziałem, czy silnik gdzieś zagada, czy będzie działał. Ale zagadał, uruchomiłem go, potem te wszystkie rzeczy, które zostały rozszabrowane i wyciągnięte z tego samochodu, zacząłem uzupełniać. Nie miał wyciągarki, tutaj założyłem wyciągarkę dwupębnową, czyli ciągniemy przód tył. Wyciągarka ma nominalnie 6 ton uciągu, ale tak naprawdę ogranicza ją tylko lina, czyli to jak pęknie lina czy nie, po małym tuningu i po prostu wyjęciu bezpieczników. Więc to też jest fajne, że można się zawsze uratować czy do przodu, czy do tyłu, ten temat działa. Zawieszenie było urwane w tym samochodzie, z tyłu był wózek urwany, zerwany od obciążenia, bo to był, mówię, wóz strażacki, zabudowa strażacka. Dlatego on bardzo blisko kopuł tego palnika właśnie i zakończenia tematu swojego żywota, więc trzeba było to wszystko odbudować. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie dodatkowe, no to wiadomo, standardowo ma dwie tylne blokady, które są fajne i coś tam robią w terenie, ale przednia blokada, którą można dołożyć, robi dwa razy więcej roboty niż te dwie tylne, więc jest, chociaż powiem szczerze, terenowo jeszcze jej nie użyłem. Bo tutaj jesteśmy w Bornym Sulinowie i na tym torze ten samochód daje sobie radę bez przedniego napędu. Można jeździć cały tor, przejechać bez załączenia przedniego mostu, więc blokad w ogóle nie ma co używać, bo nie ma takiej potrzeby. Generalnie, tak jak powiedziałem, auto ma być maksymalnie użytkowe. Generalnie stare i w ogóle ciężarówki to nie są samochody rajdowe, wyścigowe. To są auta użytkowe, mają przewieźć, mają mieć jakąś zabudowę i tak dalej. Tak jak powiedziałem, ja miałem Besama, czyli zabudową taką kontenerową samochód, który był fajny i go bardzo lubiłem. No ale nadawał się tylko do tego, żeby pojechać sobie pokamperować, a wcale nie nadawał się do tego, żeby sobie ubrudzić go i pojeździć po torze. Bo młyn się robił na zabudowie taki, że nie było jak później, bo trzeba było je dużo sprzątać. Więc pomysł był taki, żeby zrobić auto maksymalnie użytkowe, czyli mamy wywrotkę na trzy strony, SHL właśnie oryginalną z staroską. Mamy dźwig, który ma nam pomagać czasami w terenie, bo na przykład koło jest ciężkie i trzeba sobie pomóc, czy nawet coś tam czasami wyciągnąć, podnieść. No mamy wyciągarkę dwubębnową i tyle. No i pracujemy nad tym, żeby jeszcze w momencie, kiedy na przykład dojeżdżamy na jakieś miejsce, gdzie chcemy sobie pojeździć, dźwigiem zestawiamy kontener, który się produkuje z paki i mamy wtedy już normalne auto. Potem kontener ładujemy z powrotem i mamy
kamperka i możemy sobie robić co chcemy. Więc taki jest plan na to auto. Tak jak powiedziałem, po to, żeby ono jeździło, żeby cieszyło, bo to jest najważniejsze, i po to, żeby było ono maksymalnie uniwersalne, bo jak star nie jeździ, to się psuje. Tak naprawdę przeróbki, jeżeli chodzi o silnik, są oczywiste, tak? W standardzie star ma 150 koni i jest wolnossący. Jest taka, trzeba było co zrobić? Zrobić pompę wtryskową, czyli trochę podnieśliśmy dawkę, troszkę zwiększyliśmy ciśnienie na wtryskach. Mamy fajną ekipę z Bydgoszczy, firma Maćka i Adama, która dla nas właśnie do starów ogarnia nam te pompy, robi to bardzo fajnie, więc chłopaki mi to ogarnęli. Do tego założyliśmy suszareczkę taką Holsacika i to zaczęło gadać po prostu. Wolny wydech i fajnie działa i fajnie robi. Przede wszystkim idzie z dołu i robi robotę. Plus ta opona naprawdę na razie jest dobrze. Nie wiem, czy mam szukać więcej, no bo jest ok, naprawdę. Ze starym jest tak, on musi mieć dobry łącznik, więc ja wysiadam. Nie wiem, czy rozmawiacie ze swoimi samochodami, ja ze starami muszę rozmawiać. Najczęściej trochę przeklinam, jak je naprawiam. Więc szepnę mu parę słów do uszka, a potem pozwolę mu trochę pohasać. Niech sobie pojedzie, niech pokaże. On czasem potrzebuje wolności, jest kapryśny, ale da radę, jestem tego pewien. Więc najpierw szepnę. Zobaczymy, czy da radę. Jedzie sam. Oj, tablica się podgięła do weryfikacji. Czasem go wyprowadzam, dlatego że problem jest taki, że on się staje kapryśny. Jak ma, jak za długo stoi w garażu albo we wiacie, to się robi kapryśny i muszę mu tak dogadzać. Starowi trzeba dogadzać bardzo często. Ja to robię, to taka jest symbioza, chyba to się tak nazywa. To nie my jesteśmy organizatorami. To wy tworzycie tą imprezę i właśnie dzięki takim ludziom jest tak wspaniały klimat. Ten klimat nie jest porównywalny z żadnym innym, nawet militarnym zlotem, bo on się rządzi tutaj prawdziwy, innymi zasadami i można to traktować jako właśnie militarna rodzina i to jest właśnie dowód, że to ta forma, myślę, że jest wspaniała. Są my tak 4 dni w tygodniu jesteśmy w terenie, nie? Cały czas. No, dzieje się troszkę jedną, drugą. Zawsze się skupiałem na tym, że będzie, nie wiem, 200, 500 pojazdów, takie, owakie. Pojazdów jest, liczę, że około 250-300 i wcale nie przesadzam. Trzeba się przejść na kampy. Mamy 3 kampy zawalone po brzegi. Uczestników jest no, grubo ponad 1000, w ostatnim roku było około 1000. Mamy mnóstwo osób odwiedzających. To jest ZIL 131 z roku bodajże 72. Jeszcze ten przed liftem, bo ma dzielone przednie lampy, a nie razem zespolone z kierunkowskazem. I no i co? Opony i odełki 12x20 felga z CPK, wszystko sprawne. Ogólnie to jest oryginał 100%. Wiesz co, to jest duże i powiedzmy takie toporne. Zawsze jak gdzieś pojedziesz w teren, jakimś, nieważne czy to Passat czy Suzuki, no to wiadomo, wracasz z awarią, nie? A ty jedziesz, no i się bawisz i ja nie wiem, tutaj, to tutaj płośkę ukręci czy coś, nie? I wszystko jest wytrzymałe? Tak, 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 jak najbardziej. Są jakieś bolączki pojazdów? Co jest wadą tego ZIL-a? No trzeba dobrze zapon ustawić przede wszystkim, nie? W benzynkach, bo to ludzie myślą, że te silniki nie jadą, a one jadą, tylko po prostu trzeba się do tego po prostu przyłożyć.
nowe kable, świece ruskie, nawet na nowych świecach, ale nie ruskich, to po prostu nie chce jechać, nie? Tak, to jest silnik V8, pojemność 6 litrów i te silniki były również montowane w Wołgach, na przykład takich, co robił Przemek Szafrański w TVN Turbo, to były te same silniki. I co, no oczywiście jest on na gaźniku, żadnej elektroniki, powiedzmy, były różne zapłony, bo miałeś normalnie, tak jak ja mam, na kopułce. Na kablach nie był też zapłon ekranizowany. Na początku w tym aucie był ten ekranizowany, tylko on tak, no, nie za bardzo chciał chodzić, nie podobało mi się to. Bo nawet do 40 na godzinę się tym nie szło w ogóle rozpędzić, nie było opcji, a już po zmianie na kopułkę, na normalne kable, to już wszystko jedzie tak jak należy, nie? A więc tak, Zim ma oczywiście resory, nie jest to mankat, że tym się płynie w terenie, no bo jednak trochę trzepie. Ale mimo wszystko tutaj jest naprawdę wykrzyż fajny, jeszcze nie odczułem, żeby mi tego wykrzyżu brakło, że aż normalnie przednie koła trą obotniki. I co, oczywiście mosty też są skopiowane od amerykańskiej armii i w sumie to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo nie mamy dużego koła talerzowego, które po prostu zabiera nam prześwit. Tylko wałek wchodzi od góry, jest tutaj jedno przełożenie oraz drugie, które po prostu te zębawki są mniejsze i nam to zwiększa przeszkód. To jest CPK, to mam wiadomo osłonę na wężyk, żeby go nigdzie tam nie urwać przy jakimś, powiedzmy, korzeniu, czy nie wiem, czy jakimś kamieniu. I każdy układ CPK ma swój zaworek. Po prostu żeby go zakręcić, no bo wiadomo, te wężyki też tam do końca szczelne nie są, nie? U mnie akurat są wszystkie zakręcone, także nie pokażę wam, jak to działa. No po prostu zapomniałem kluczyka, tutaj też trzeba trochę siły użyć, żeby to odkręcić. No i tyle, to jest bardzo fajne, no bo podczas jazdy w terenie możesz sobie pompować koła, odejmować ciśnienie z kół, no i to jest w ogóle, no, super sprawa, nie? Wjeżdżasz na asfalt, nie musisz się zatrzymywać, gdzieś tam szukać kompresora czy coś, pompujesz sobie z kabiny i wszystko działa fajnie. Powiem ci tak, tutaj jest za bardzo na wyposażeniu, to nie mamy nic. Jedynie mamy, tak powiedzmy, no, co może nam poprawić komfort, to już nie mamy wajchy od załączenia przedniego mostu, przedniego napędu, tylko już jest to po prostu robione pneumatycznie, z guzika. I to jest w sumie taki największy komfort. No i jeszcze mamy oczywiście dmuchawę do szyby, prawda, żeby nam odparowała czy coś. A tak to tutaj za bardzo nie ma się czego spodziewać. Jest duży hałas podczas jazdy z Ziłem? Wiesz co, nie, myślę, że jest to znośne. Na przykład do porównania, no, mój tata ma stara w dieslu, to tam jest o wiele głośniej niż w Zile, nie? Wiesz co, pomyślcie ciężko, że 4x4 też fajne, no bo wiadomo, jeżdżę w rajdach i w ogóle. No ale chciałem spróbować czegoś takiego innego, nie? Czyli ciężarówka to jest kolejny krok po terenówkach? No, czyli ciężarówka to jest dodatek, powiedzmy, bo nie, terenówki będą cały czas, wiesz? Okej. Okay. To jest w ogóle co innego, inna jazda, to moim zdaniem nawet nie ma co w ogóle porównywać, wiesz, jak się jeździ tym, a jak terenówką, nie? A co jest właśnie w tym takiego fajnego, co przyciąga do ciężarówek takich? Szczególnie takich jak ta, które są mało komfortowe, archaiczne, słabe. Nie mam pojęcia, to jest trudne pytanie, bo każdy normalny człowiek na to nie odpowie. No nie wiem, duże jest, ma 6 kół, no fajne, frajda, nie? Na pewno boi się to wody, jakiekolwiek, nawet jak tak powiedzmy szybciej w kałuże wjedziesz, no to tam już jest przebicie na kablach, nieważne czy to są nowe kable czy nie, no ale ta benzyna po prostu ma z tym problem, nie? ZIU 131 to jest jedna z tych ciężarówek, którą brałem pod uwagę, wybierając ciężarówkę dla siebie. ZIU 131 jest bardzo prosty konstrukcyjnie, jest teoretycznie niezawodny i jest taki trochę zbliżony, jeśli chodzi o gabaryty, do polskiego Stara 266. Oczywiście Star ma kabinę nad silnikiem, przez co ma dużo większą przestrzeń użytkową z tyłu. ZIU ma silnik benzynowy, który bardzo dużo pali. Te ciężarówki trochę się od siebie różnią, ale ich zastosowanie, przeznaczenie jest dokładnie to samo. W
Wybór w moim przypadku padł na gaza, dlatego że ZIL jest po prostu duży. Miałem wcześniej też dużego Stara 744 i chciałem po prostu dużo mniejszą ciężarówkę. Ale gdybym nie potrzebował małej ciężarówki, takiej zwinnej, bo mój gaz, nie oszukujmy się, to nie jest pełnowymiarowa ciężarówka, ja jeżdżąc gazem czuję się, jakbym jeździł po prostu dużym busem w terenie. A ZIL to jest już taki naprawdę konkretna, prawdziwa ciężarówka i jak ktoś szuka fajnej, niedrogiej ciężarówki na rozpoczęcie zabawy w teren, to chyba to jest najlepsze wyjście, bo takiego ZIL-a da się kupić dzisiaj za 15 tysięcy złotych, już da się kupić ZIL-a, a jakiegoś fajnego z kontenerem za 20 parę i te ciężarówki, tam się naprawdę mało co jest w stanie popsuć. Oczywiście będzie palił 50 litrów, oczywiście przyjmie LPG. Jakby ktoś chciał pokombinować tak jak ja z gazem, pewnie też przyjmie bardzo chętnie inny silnik, ale jest to bardzo prosta konstrukcja ciężarówka. Przez to, że siedzimy za silnikiem, a nie nad silnikiem, to w kabinie jest dużo ciszej. Jest taki kulturalny. Nie jest to taka ciężarówka, która nas bije mokrą szmatą po twarzy jak Ural czy Kras. ZIL jest bardzo cywilizowany. Słuchajcie, w Bornym dzieje się non stop. Łącznie z Teren Wizją, no jest to taki jakby stały punkt programu, ale oprócz tego, że robimy lewiznę z Lotkraza, raczej w dacie lipcowej, czyli już wakacyjnej, zrobimy dni czołgisty, czyli już cieplejszą porą, czyli zmarzluchy tutaj nie będą narzekać. No i w sierpniu standardowo duży zlot pojazdów militarnych, też na niego zapraszamy. To wszystko się dzieje w Bornym. Nasze muzeum otwarte cały czas. Przyjeżdżacie i ugościmy was jak gościa w domu, tak?